Czytanie z Księgi proroka Michała. Tak mówi Pan. A ty, Betlejem Efrata, najmniejszy jesteś spośród plemion ludzkich. Z ciebie wyjdzie dla mnie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela. Powstanie on i paść będzie mocą pańską w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A on będzie pokojem. Oto słowo Boże. Raduj się, duszo, w Bogu Zbawcy moim. Raduj się, duszo, w Bogu Zbawcy moim. Ja zaufałem Twemu miłosierdziu. Niech się moje serce cieszy z Twej pomocy. Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem. Raduj się, duszo, w Bogu Zbawcy. Alleluja, 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 alleluja. Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno, Maryjo, i godna wszelkiej chwały, bo z Ciebie się narodziło słońce sprawiedliwości. Chrystus, który jest naszym Bogiem. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba. Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma, Esrom ojcem Arama. Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama.
Roboam ojcem Abiasza, Abias ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, w pierwszym zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel. To znaczy Bóg z nami. Oto słowo pańskie. Kiedy Duch tchnie w Słowie, a nieustannie tchnie, by nam dać natchnienie do czytania Słowa, bo bez Niego nie przeczytamy świętego tekstu jako Słowa Bożego. Kiedy w nas tchnie, zawsze nam objawia Boga, który jest dzisiaj, teraz. I pytałem siebie, co to Słowo na dzisiaj dla nas oznacza. Dzisiaj, kiedy kończą się rekolekcje, dzisiaj, kiedy wracacie do swoich domów. Dzisiaj, kiedy przez wasze umysły, serca z pewnością fala różnych przeżyć się przetacza, to słowo na dzisiaj, z którym nas wyprawia w drogę. Przede wszystkim jest to słowo w święto narodzenia Maryi, Najświętszej Maryi Panny. To w dzień jej urodzin wracamy do domu. I w dzień jej urodzin Kościół nam czyta słowo i tu zaskoczenie, bo przecież święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, a najpierw musimy się przedrzeć przez gąszcz tylu imion. I jedno słowo się nieustannie powtarza. Ojciec, Ojciec, Ojciec. To jest słowo, które kryje w sobie inne znaczenie. Zrodził, zrodził, zrodził. Tak było w przekonaniu i w kulturze semickiej, i w niektórych kulturach do dzisiaj, że to ojciec rodzi. To ojciec przekazuje życie. I słyszymy imiona, w których jest życie. Ale dlaczego jest życie? Bo jest słowo tego,
który nieustannie życie daje. Jedni byli bardziej na to słowo otwarci, inni mniej. Niektórzy może nawet zamknięci. Ale słowo przez te pokolenia nieustannie płodne dawało życie, coraz więcej życia, aż w pewnym momencie słyszymy, już nie, że Ojciec zrodził, ale że z Maryi narodził się Jezus. I że nie ona zrodziła, ale że z niej się narodził. Passivum divinum. W tekście niezwykle ważna formuła, która mówi zawsze, to Bóg działa. To Bóg jest dawcą życia. Ale Bóg jest dawcą życia i działa w konkretnym człowieku. I tu dochodzimy do tego, co wydaje się najważniejsze, co zabieramy ze sobą do domu, co może być siłą naszego codziennego życia. A mianowicie, jak płodne może stawać się Słowo Boga w nas, kiedy potrafimy słuchać, jak słuchała ona. I jak słuchał Józef. Bo zwróćcie uwagę, mamy urodziny Maryi, a czytamy, z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Może Kościół nie ten tekst wybrał, a może redaktor się pomylił. A potem, jeśli już, to spodziewać się zwiastowanie, które przeżyła Maryja. Tymczasem słyszymy zwiastowanie Józefowi. Bardzo mi pomógł dzisiaj. Po raz pierwszy tak czytałem. Właśnie ten fakt, że my kończymy rekolekcję i to słowo jest czytane. I w taki sposób je usłyszałem i tym chcę się podzielić. Najpierw, jeszcze raz powtórzę, wjeżdżamy do domu z przekonaniem, że słowo ma w sobie życie. Być może mocno doświadczyłeś tego w tych dniach. I dzisiaj Maryja z Józefem stają przed nami jako świadkowie płodności tego słowa. I mówią tak, jeśli otworzysz się na słowo, jeśli przyjmiesz jego słowo, także wtedy, kiedy wszystko po ludzku mówi nie, to nie ma sensu, to nie jest logiczne, to się nie może wydarzyć, to jest niemożliwe. Jeśli uwierzysz Słowu pośród tego, co niemożliwe po ludzku, co po ludzku nie może się udać, nie może się stać, będziesz oglądał, kontemplował owoce, których sobie nawet nie mogłeś wyobrazić, że takie mogą się zrodzić. Owoce Twojego słuchania Słowa. Ale Maryja i Józef mówią mi także, i nie możemy tego nie powiedzieć, ile mogło się nie wydarzyć. To nie jest gdybanie, to jest stwierdzanie faktu. Święty Bernard wręcz błaga Maryję, zrób to, powiedz fiat, świat cały czeka. Ile mogło się nie wydarzyć, gdyby Maryja, gdyby Józef nie otworzyli się na to słowo, które po ludzku było nielogiczne, nie do przyjęcia. Ile w naszym życiu również może się nie wydarzyć, jeśli nie będziemy się na słowo otwierali. Być może dzisiejszy świat wyglądałby inaczej, nawet bez być może. Gdyby w tym świecie było znacznie więcej tych, którzy słuchają słowa i jak oni, ta piękna para kochających się, a nade wszystko kochających Boga, nie otworzyli się na słowo. Gdybyśmy jak oni otworzyli się na słowo, świat by wyglądał dzisiaj inaczej.
wierzmy w sens słuchania, codziennego słuchania Słowa. I że to nie jest luksus, dodatek, to jest konieczność dla życia. W pewnym momencie usłyszałem, z narodzeniem zgromadzenia salwatorianów, salwatorianek było tak. Pojawił się Józef, którego widzę właśnie w Franciszku Jordanii. Gdyby nie słuchał, gdyby się nie otworzył, chociaż inni mu mówili, ty się do tego naprawdę nie nadajesz. Gdyby się nie otworzył na to słowo, nie byłoby mnie tutaj. Bóg by inaczej toczył dalej historię zbawienia. Nigdy nie rezygnuje z człowieka. Ale trzeba stwierdzić ten fakt. Ile się wydarza, ile może się nie wydarzyć, kiedy słuchamy lub nie słuchamy Jego słowa. I wreszcie mówią mi, jak słucham. Dlaczego Józef właśnie? Dlaczego tyle o Józefie w urodziny Maryi? I sobie pomyślałem, bo jeśli zestawimy te dwa zwiastowania, zwiastowanie Józefowi i zwiastowanie Maryi, zobaczymy coś pięknego. Po pierwsze, wiemy, że Józef, gdy się dowiaduje o tym, co się wydarzyło, dla mężczyzny, po ludzku, upokorzenie. Małżonka jest w ciąży. Małżonka zdradziła jego miłość. Małżonka jest brzemienna. I Józef pięknie Brandstetter o tym pisze. Jezus z Nazaretu cierpi, prawie że może oszaleć w nocy. Z bólu, z cierpienia. Ale nie myśli o sobie. Cały czas myśli tylko o niej. Jak ocalić Maryję? I w tekście greckim bardzo mi się spodobało to tłumaczenie dosłowne jest i wymyślił. Ale człowiek może wymyślić tyle, ile może wymyślić. I z tym, co wymyślił, położył się spać. Co wymyślił? Że ją potajemnie oddali. Ale to wielu sprawnie rozwiązywało. Maryja przez to oddalenie potajemnie wcale nie musiała być ocalona. Mogła zginąć pod kamieniami razem z nim. Albo co najmniej na bruku wylądować, wyrzucona przez rodzinę. Do końca życia w tamtej kulturze traktowana jako panna z dzieckiem, upokorzenie. Tyle mógł wymyślić. Ale jest ważny szczegół. Był człowiekiem sprawiedliwym. Kim jest sprawiedliwy człowiek w Biblii? To ten, który słucha, dokładnie słucha tego, co mówi Bóg. Bo na tym sprawiedliwość polega. On jest Bogiem, nie ja. On wie więcej, on wie do końca, nie ja. Na tym polega sprawiedliwość. Człowiek, który medytuje słowo, idzie za słowem, jest sprawiedliwym człowiekiem. Oddaje Bogu to, co się jemu należy. On ma rację. On widzi więcej, on widzi do końca. I co się dzieje? Można by powiedzieć, w pewnym sensie przynajmniej, jaki dzień, taka noc. On, sprawiedliwy, co dnia zasłuchany był w słowo. I w nocy słyszy znaczenie tego słowa. Ten anioł, który przychodzi do niego. Anioł, tak jak przyszedł do Maryi. Mówi, nie bój się. Czyli położył się pełen lęku. Zawsze go widzę spoconego, zalęknionego, budzącego się w nocy, szarpiącego ze sobą, śpiącego, wstającego, śpiącego. Nie bój się. Ponieważ z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Piękna wiadomość. Tylko głowa za mała. Co tu wymyślić? Nie da się nic wymyślić. I co się dzieje?
Piękna jest interpretacja ojca Gargano. To, co słyszymy na końcu. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka, oto dziewica pocznie, porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel. Co robi Józef? Wstaje i słucha. Bierze do ręki zwój. W nocy przypomniał sobie, że on już czytał te wersety, że on się już nimi modlił, że już niejednokrotnie w swoim życiu medytacją nad tym słowem czynił, jak każdy, który czekał na Mesjasza, że przyjdzie. Ale teraz je słyszy w swojej historii i uświadomił sobie, że to właśnie się dzieje. Mógł to wymyślić? Oświecony słowem Boga. Wie, co ma zrobić. Myśli nie są w stanie tego ogarnąć. Nie jest w stanie pojąć, co to znaczy, że za sprawą Ducha Świętego poczęło się w niej dziecko. Ale wierzy. Jest sprawiedliwy. Wierzy, że Bóg ma rację. I wierzy, że Bóg będzie mu wyjaśniał z dnia na dzień to, co jest przed nim. Taka jest różnica między lekcją humana, mówiliśmy, a lekcją divina. Być może wiele takich sytuacji w twoim życiu będzie, że nie jesteś w stanie nic konkretnego wymyślić. Możesz tylko poddać się słowu, by twoje myśli przeniknął. Te twoje dobre intencje, to, że chcesz jak najlepiej, ale bez jego słowa nie jesteś w stanie dać odpowiedzi. Tam jest piękne słowo wstał i uczynił tak, jak anioł powiedział. Czasownik Egeiro. Powstał z martwych. Inny Józef. Słowo go podniosło. Wstąpiło w niego w życie. Lęk ustąpił. Wie, co ma zrobić. Co nie oznacza, że zna drogę do końca. Wie, co ma zrobić dzisiaj. Jeśli zrobi, idąc za słowem, to, co ma zrobić dzisiaj, będzie wiedział, co ma zrobić jutro. Chciejmy uczyć się od Józefa w dzień urodzeń, jego narodzenia, jego oblubienicy. Zasłuchania w słowo. Wierząc w to, że ono jest żyjące, płodne, zawsze daje życie i że ono jest w stanie nam rozjaśnić największe mroki drogi, która przed nami, kiedy nic nie rozumiemy, nic nie pojmujemy i ludzkie porady, ludzkie myślenie, nawet najbardziej uczciwe, nie wystarczą. Prośmy, byśmy nigdy nie przestali wierzyć moc słowa, które przekracza wszystko, co po ludzku moglibyśmy w życiu urządzić. Prośmy tak, żebyśmy temu słowu byli poddani. Chcę dzisiaj podziękować Bogu za błogosławionego Franciszka Jordana, że poddał się słowu, którego przekraczał. Że podjął drogę, która go przerastała. Nie dlatego, że uwierzył wreszcie w swoje możliwości, ale dlatego, że uwierzył, jak Maryja, jak Józef, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.